Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Seba, na to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was, także jeśli chcecie wygrać takiego skina, zostawiacie łapę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Pamiętajcie, że musicie obejrzeć minimalnie połowę filmu, jeśli w ogóle chcecie wziąć udział w takim konkursie. Wbijajcie sobie na case dropa, macie pierwszy link w opisie z moim kodem 15% do wpłaty. Zapraszam Was wszystkich, bo możecie sobie wpłacić PayPalem, Paysafe Cardem, Wizą, naprawdę każdą metodą płatności, jak widzicie tutaj, skinami, G2A Pay, SMS-em, także wszystkich serdecznie zapraszam. A ja w dzisiejszym odcinku będę sobie robił taki challenge, odcinki Solenizant do kosy. I każdą skrzyneczkę będę upgrade'ował, wiadomo, jest to w cudzysłowiu brane, ponieważ no wiecie, no nie będę robił tak, że otwieram i upgrade'uję na kosę, bo byłoby to ciężko, ale będę sobie otwierał po 5, będę zaznaczał czasami dwa itemki i będzie wszystko leciało na kosy, także można to zaliczyć, ale wiadomo, z przymrużeniem oka to bierzcie. Otwieramy sobie po 5. No i co? Jest to test tej skrzynki też, jak z niej dropi, wiecie o co chodzi, bo czasami fajnie ona odda, na przykład awupka Simo, jakby było, byłoby fajnie, niestety tym razem nie oddało, ale na spokojnie może się uda coś fajnego trafić i później na koskę upgrade'ować. No cały czas lecą te M4-ki. Ale nieźle, 206 ziko to jest w sumie proficik. Także spoko, otwieramy sobie kolejne 5 i zobaczymy co tym razem będzie. Jeśli chcecie więcej takich testów, oczywiście zostawcie łapę w górę pod tym filmem i napiszcie czajnik. Nie wiem czemu, ale kto dotrwał do tego momentu, napiszcie czajnik. Będzie zajebiście, bo będzie to sprawdzane. I tylko te osoby, które po prostu to napisały, będą miały szansę wygrać. Dlatego wiecie co robić, oglądajcie filmy. No i jedziemy bez przedłużania. Już mi się skończył budżet, ale tutaj mam jeszcze w ekwipunku taki nożyk, który oczywiście zostanie sprzedany. No i mam naprawdę dzisiaj spory budżet na to, żeby sobie potwierać sporo takich skrzyneczek. No i zobaczymy, ile kosek się uda wyjąć. Mam nadzieję, że sporo. No i będziemy, mam nadzieję, że też na plus. Kurczę, też jak sprzedałem tą koskę, to nie wiem jaki mam budżet ogólny, ale zobaczymy, jak na razie lecą same te itemki, wiecie, te wszystkie, które cały czas lecą z tych tańszych, ale zobaczymy, wiadomo, jest mniejsza szansa na te lepsze, ale może by się udało, jak na tyle skrzynek. Walimy sobie jeszcze troszkę, dzisiaj będzie trochę krótszy odcinek, ale wiem, że te krótsze oglądacie w większości, dlatego myślę, że tak będę teraz wrzucał te filmy. Chyba lepiej krótszy i codziennie niż na przykład dłuższy i wiecie, raz na dwa dni. Tak mi się wydaje. Też napiszcie w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. No i dobra. Mamy kolejne tutaj itemki. 142 zł tym razem. Najdroższy przedmiot tutaj kosztuje 298, także wiecie, też nie ma co się jarać, ponieważ ta skrzynka ogólnie jest tania. Ile ona kosztuje? Jedno otwarcie kosztuje 38 ziko. Czekajcie, muszę sprawdzić. Dokładnie, 38 ziko kosztuje jedno otwarcie, dlatego wiecie. Też nie można tutaj oczekiwać jakiegoś bardzo, bardzo drogiego itemka. Ale leci ok, naprawdę leci ok. Mogło być wiadomo lepiej, mogło być gorzej, ale nie będę narzekał, bo kto narzeka, wiecie, pazerność nie popłaca, nie? Także jeśli macie coś fajnego, wypłacajcie bez przedłużania, bez jakiegoś tam dalszego otwierania. Jeśli coś Wam się uda, to lepiej sobie wypłacić i mieć w ekwipunku. Pamiętajcie, że z moim kodzikiem, jeśli wpłacacie, to macie 15% do wpłaty. No i też zwróćcie sobie uwagę na to, że mamy na stronie event, emoji, co? Chciałem powiedzieć event, a powiedziałem event i powiedziałem emoji. Emoji party event. Macie do wygrania łączna wartość 30 tysięcy złotych itemków. Pierwsze miejsce, drugie, trzecie zgarnia sobie naprawdę fenomenalne nagrody. No i top 100 również może się pochwalić jakimiś fajnymi skinkami. No i co, przejdźmy sobie do Get More Reactions i sobie wrzućmy tym razem tutaj całość. Bo tam 15 tysięcy mam dopiero za jedną w Uno do Stres chyba. Okej, 20 złotych. O, i mamy tutaj nowy tryb, którego kurczę, mogłem go przetestować. Ale to przetestuję na następnym filmie, także jeśli chcecie, oczywiście piszcie, też przetestuję ten tryb, bo nawet nie wiem co tutaj się robi. Wymieniając 200 lajków otrzymasz 200 nowych followersów. Za swoje konto po ulepszeniu otrzymasz. Okej, fajne, naprawdę fajne. W następnym odcinku to sobie przetestujemy. No i co? Jedziemy chyba na upgrader, widzowie, co? Wiem, że ta wupka nie jest z tej skrzynki, ale dobra, walimy sobie wszystko na nóż. Wszystko na nóż i jedziemy. Pierwszy upgrader. No i pierwszy upgrader. Niestety
się nie udał. Niestety się nie udał pierwszy upgrade. Jedziemy sobie dalej, cyk. Zaznaczamy wszystko i bierzemy sobie tutaj noże. Drugi upgrader niestety nie siada na prawej stronie. Jedziemy sobie dalej, cyk. Prawa strona cały czas. O kurczę, powiem wam szczerze, że teraz jest fatalnie. Jeśli teraz nie odda, będzie dramat. Cały czas prawą stronę, cały czas jestem przy prawej stronie. Uff, już myślałem, że to przeleci, ale pierwszy nóż ląduje w moim ekwipunku. Mam nadzieję, że dalej tak samo będzie się działo. Dobra, bierzemy dalej. Mamy kostkę kolejną. Tym razem walnijmy sobie lewą stronę. I lewa strona nie oddaje. Kurczę, jak zmieniam, to jest prawa, jak zmieniam, to jest lewa. Dobra, nie na kostkę. Tutaj sobie walnijmy razy 5 na kosę. 20%. Hamuj. Jojojo, już myślałem, że się zatrzyma. No powiem wam szczerze, że jak na razie jest fatalnie. Dobra, teraz sobie polecimy na 400. Albo nie, wiecie co, na spokojnie. Cyk, 66%. No i to siedzi, no i to siedzi, ładnie. Gucik w ekwipunku ląduje. Jest gitarka, bierzemy sobie dalej. I bierzemy sobie na kolejną kostkę. Znowu na razy 1,5. I znowu siedzi, okej. Na szczęście siedzi, dobra. Bierzemy sobie kolejne 4 itemki. I tutaj mamy 130 zł, czyli razy 2. I bierzemy sobie fast modzik, lewa strona. No i prawa strona, dobra. I teraz robimy tak, zmieniamy sobie modzik i bierzemy sobie raz, dwa, trzy, cztery. Mamy 200 zł, to walnijmy sobie razy 2. Prawa strona. Niestety nie siedzi. Kurde. No już zaczynam się, kurcze, stresować, widzowie. Okej, okay, mamy na szczęście Huntsmana. Weźmiemy sobie znowu 3 kałaszki na kolejnego Huntsmana. Albo nie, na razy 1,5 tym razem. Crazy mode i upgrade'ujemy. I oby to siadło. Zobaczmy. I nie siada, kurczę, naprawdę szkoda. Dobra, razy 1,5 na kostkę. Jeszcze raz crazy mode, fast mode. Okej, siedzi, na szczęście. Powiem wam szczerze, że... Dobra, mam w ekwipunku raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 kost o wartości 1800 zł. No i chyba jestem w plecy. Chyba jestem w plecy. Czekajcie, w tym momencie 1800 plus... No, na pewno jestem w plecy, dlatego trzeba jeszcze zaryzykować na razy 2 i walnijmy sobie fast modzik, prawa strona. Proszę, bajonet. Siedzi, dobra. Siedzi M9 bajonet. Fenomenalnie i to jest super informacja, bo w tym momencie już mam 200 w ekwipunku. I jeszcze sobie walnę te dwie kosy, na razy 1,5 na kolejnego bagnecika, albo nie, na talonika. Crazy mode i sobie walniemy. Oby to dało, to będzie super. I siedzi po raz kolejny. No i to jest fenomenalny drop. I powiem wam szczerze, ja już skończę odcinek. Mam 4 noże, bardzo fajne. Łączna wartość 2300. Także widzicie, challenge z przymrużeniem oka, bierzcie pod uwagę. Ale fajnie, otwarłem kilka tych skrzynek. Naprawdę spoko z nich leci, na upgraderze też fajnie oddało. Także jeśli chcecie wygrać, pamiętajcie, oglądacie minimalnie połowę filmu, piszecie czajnik, zostawiacie łapę w górę, subskrypcję oraz komentarz. No i co? Dzięki za oglądanie, na razie.